Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj omówimy patch 0.49, czyli patch, który ma nam przynieść rankedy oraz zmieni Omena. Na początek rozgrywka i balans, czyli Omen. Omen to jest postać, która była troszeczkę za słaba, chcą ją lepiej zbalansować, wzmocnić niektóre umiejętności, tak więc zobaczmy, co tutaj dla nas Riot przygotowała. Omen natychmiast staje się wrażliwy i nie pozostaje ciemny po opuszczeniu swojej alternatywnej postaci cienia. Jeżeli napotkaliśmy wrogiego Omena, który użył super umiejętności, czyli swojego ultimate'a, ciężko było odróżnić, kiedy możemy go zlikwidować, a kiedy po prostu odeślemy go z powrotem. To jest bardzo dobry punkt. Często tak miałem, że znalazłem Omena gdzieś tam na plecach i czekałem, aż ten cień się zrobi, czekałem, bum, dostaję głowę, bo nie wiedziałem, kiedy jest ten moment. Ciężko to było wyczuć, ciężko to było odróżnić. Czyli teraz powinno to troszkę lepiej działać i być bardziej intuicyjne nawet dla graczy zaawansowanych, ale dla początkujących jeszcze bardziej. Promień rozchodzenia się dźwięku teleportu Omena From the Shadows z cieni został zmniejszony do 2250, powinna to być podana wartość wcześniejsza. W skrócie, musisz być bliżej Omena, aby usłyszeć, gdzie się teleportuje, ponieważ stał się wrażliwszy na ataki i znacznie łatwiejszy do skontrowania. Bardzo dobra zmiana, myślę, że to jest fajna zmiana, po prostu lepiej można teraz Omenem zoutplayować swoich przeciwników, czyli dać gdzieś smoka, steleportować się w jakiś róg czy w tego smoka. Po prostu możecie być dużo, możecie być bliżej tego Omena, a więc więcej zaryzykować, żeby dostać takie informacje. Fajna zmiana dla Omena, możliwe, że powinien dostać troszeczkę więcej, myślę, że ten jego flash czy ta paranoja powinna otrzymać jakiegoś buffa, bo jest troszkę za słaba w mojej opinii. Napiszcie w komentarzu, co wy myślicie o tych zmianach Omena i którą postać wy jeszcze byście zmienili. A teraz przechodzimy dalej do aktualizacji bohaterów Omen oraz Breach. Aktualizacja elementów wizualnych. Okej, ciekawe, co mają tutaj na myśli. Aktualizacja map. Dodano zasłonę na górze podwójnych drzwi na Heaven, które wykorzystywała Sage do... które wykorzystywała sieć do podglądania i likwidowania przeciwników przez podwójne drzwi. Aha, dobra. Czyli na midzie tam, tak, faktycznie była taka sytuacja, że można się było zboostować na ściance sieci i wtedy była taka szparka praktycznie one-wayowa. Mega nerwujący boost. Naprawiono błąd uniemożliwiający Cypherowi umieszczenie kamer na głównych skrzynkach na A. Mam nadzieję, że dalej tutaj mówimy o Heaven. Nie wiem, dlaczego nie jest tutaj napisana mapka, ale okej. Okay. Wiele poprawek geometrii na Haven, bind i split, naprawa exploitów i optymalizacji, czyli generalnie powinno ludzie mieć więcej FPS-ów z tego co wiem, bo były jakieś tam spadki FPS-ów i powinno się jeszcze nie dać Cyphera kamer umieszczać w niektórych miejscach, z tego co wiem. Zaktualizowano materiały na Bint i Haven, aby stworzyć bardziej spójne powierzchnie. Zmieniono kolor radiantowych skrzyn w celu ujednolicenia ogólnej grafiki. Ok. Fajne zmiany, takie bardziej wizualne zmiany, jeżeli chodzi o mapy oraz naprawienia kilku bugów Cyphera oraz Sage. To są dwie postacie, którymi można się zabawić i znaleźć łatwe exploity. Tak więc fajnie, że się tym zainteresowali i szybko to naprawili. Nowe tryby gry. Dodano tryb rankingowej rywalizacji, tak jest, aby uruchomić go w trakcie trwania patcha. Oznacza to tyle, że rankedy zostaną włączone w momencie, gdy serwery będą na pewno stabilne. Co to dla was znaczy? Mamy dzisiaj 28 kwietnia, gdy czytamy te patch notes, patch wejdzie jakoś nad ranem 29 kwietnia, czyli 29 kwietnia prawdopodobnie na 100% nie zagramy rankedów. Deweloperzy muszą potwierdzić, że serwery są stabilne, czyli zajmie im to, myślę, do 3 dni. Tak bym strzelał i jeżeli uznają, że wszystko z tą grą jest ok, to wtedy wypuszczą rankedy. Czyli będzie to w patchu 0.49, ale nie będzie to na launchu tego patcha. Warto o tym pamiętać. Tak więc nie napalajcie się na rankedy już jutro, bo może to po prostu nie wypalić, raczej na pewno ich jutro nie będzie. HUD i User Interface w grze. Nowy wizualny wskaźnik kierunku, z którego otrzymujemy obrażenia. Okej. Czy to było potrzebne? Myślę, że nie. Myślę, że to była część umiejętności, żeby się dowiedzieć, z której strony otrzymujemy obrażenia. Nowe efekty wizualne informujące o niskim poziomie zdrowia i małej ilości pocisków w magazynku. To jest dosyć ciekawe. Myślę, że bardzo pomocne dla nowych graczy. Usunięto portret postaci z ikony minimapy gracza, aby lepiej odróżnić ikonę gracza. Otrzyma ona dodatkowy kolor i połysk w przyszłości. Ok. Aktywność głosowa jest teraz pokazywana nad głowami sojuszników.
O, to jest bardzo fajne, szczególnie dla rankedów, bo ktoś może krzyczeć, przypuśćmy, heal me, gdzieś tam w zamieszaniu, a ty grasz sobie Sage i nie masz pojęcia, kto to właśnie mówi. Tak więc fajnie, że jest ta aktywność głosowa nad głowami. Myślę, że nie będzie ona zbytnio przeszkadzała, a na pewno pomoże. Dodano kolor do ikony Spike nad głową sojusznika, by ułatwić rozpoznanie go. Naprawiono działanie ikony nad głowami sojuszników, informującej o dostępności superumiejętności, które wyświetlają się jako naładowana po zdobyciu punktu. To też jest ciekawe. Tak więc dodali tutaj bardzo dużo takich ułatwiających informacji dla nowych graczy, ale też dla uproszczenia dla graczy zaawansowanych, żeby nie musieli się oni gdzieś tam rozglądać po tabie, czy tam w lewym dolnym rogu, czy te ulty są gotowe, czy nie są gotowe, kto mówi, kto nie mówi. Tak więc bardzo fajne uproszczenie. Mam nadzieję, że nie będzie żadna z tych ikon przeszkadzała w grze, a po prostu będzie to właśnie, tak jak mówię, ułatwienie. Pingi blakną, kiedy gracz na nie nie patrzy. Wcześniej blaknął tylko tekst, ok? Też ciekawe. Poza grą. Przeniesiono przycisk graj teraz z panelu społeczności do ekranu odtwarzania i zmieniono jego nazwę na start. Przycisk training został przeniesiony z panelu społeczności na ekran odtwarzania. Dodano przycisk graj ponownie na ekranie końcowym gry. To jest bardzo fajne. Po prostu, żebyście lobby nie musieli na nowo tworzyć. Umożliwiono kliknięcie palety wyszywanej w widżecie postępu nawigacji. Ułatwiono klikanie głównych przycisków nawigacyjnych, dodano opcję umieszczenia minimapy, aby strona startowa znajdowała się na dole. Dodano opcję stałego umieszczenia strony atakującej na dole i broniącej na górze minimapy, tak więc po prostu tą minimapę można mieć w jednym punkcie cały czas trzymaną, jakby, żeby dawać dokładniejsze info. Dodano podpowiedzi, które pokazują nazwę elementów po najechaniu myszką na miniaturki w zakładce kolekcja. Poprawiono szybkość przewijania panelu społecznościowego. Skrócono okno podglądu celownika w ustawieniach, aby uzyskać więcej miejsca dla sterowania. No. Poprawa QOL, czyli tak zwane Quality of Life, z tego co mogę się domyślić. Dodano możliwość rezygnacji z gry niestandardowej dla wielu graczy. Użycie przycisku opuść mecz w menu pozwoli na stałe opuszczenie meczu bez nałożenia kary. Natomiast opuszczenie niestandardowej gry w jakikolwiek sposób pozwoli na ponowne wrócenie do gry. Zaktualizowano systemy dźwięków, tak aby gracze słyszeli ich realistyczne położenie. To jest bardzo ciekawy update. Wiele osób narzekało na dźwięki, ze mną włącznie, że troszeczkę były niedopracowane. Myślę, że jeżeli faktycznie zaktualizowali, to może to bardzo poprawić rozgrywkę, szczególnie na rankedach. Gracze, którzy porzucają menu wyboru agenta, unikają jego wyboru, będą teraz podlegali karom. Czasowe ograniczenie ponownego dołączenia do kolejki. Bardzo fajnie. Myślę, że no tak jak to jest po prostu w League of Legends, jeżeli unikniecie części wybierania swojego postaci, swojego agenta, no to psujecie tak naprawdę, ile tam jest, chyba 90 sekund, zabieracie 9 innym ludziom z życia, żeby wy nie wybraliście agenta, tak więc ta kara jak najbardziej słuszna. Myślę, że nie będą to jakieś duże kary. Na rankedach na pewno stracicie kilka punktów, mogę się założyć, że tak będzie. Nie będą to jakieś tam zbyt duże punkty, nie tak jakbyście przegrali grę, ale po prostu jakaś tam kara będzie, pewnie 5-10-minutowe kary skalujące się do góry wraz z utratą punktów. Dodano możliwość aktywnych graczy Valorant w grach Riotu. Dostosowano interfejs panelu społecznościowego, aby pomieścić dodatkową przestrzeń. OK. Interfejs dostosowany, jakieś tam przyciski. Dobra, tak więc jeżeli chodzi o ten patch, to był to patch, który tak naprawdę wiele wyczyścił. Wiele tutaj jest takich zmian kosmetycznych, które powinny wizualnie poprawić tę grę oraz dźwiękowo. Dostosowali ją troszkę bardziej dla graczy początkujących, czyli żeby ta gra była bardziej intuicyjna. Jeżeli chodzi o te pingi, te ikony, kto mówi, te zablokowali niektóre boosty i exploity. Bardzo pozytywne zmiany, mega fajny patch, no ale wiadomo, co jest najważniejszym tutaj, co jest najważniejszą informacją, to to, że dodali oni tryb rankingowy, który już niedługo pojawi się w Valorancie. Napiszcie w komentarzach, jakie wy jeszcze by chcielibyście zobaczyć zmiany, czego tutaj nie było w tym patchu i jaką rangę planujecie osiągnąć w rankedach Valorant. I to było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobał opis patcha Valorant 0.49. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.